Tytuł kursu: sieci i węzły ciepłownicze. Moduł: urządzenia energetyczne. Temat: elementy urządzeń energetycznych. Dzień dobry. Mam przed sobą kilka elementów urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie sieci i węzłów ciepłowniczych. W wideokaście, który właśnie oglądasz, przybliżę Ci ich funkcjonowanie. Mam przed sobą pompę wirową. Pompa ta zapewnia obieg nośnika ciepła w instalacjach. Najczęściej pompy montowane są w przewodach bez konieczności wykonywania fundamentu. Cechami charakterystycznymi pompy wirowej są równomierność przepływu cieczy, zwarta budowa i bezpośrednie sprzężenie z silnikiem napędowym oraz możliwość regulacji wydatków. Efekt pompowania powstaje w wyniku oddziaływania łopatek rotujących wirnika na ciecz znajdującą się w korpusie i wprawiania jej w ruch obrotowy. Bardzo ważnym elementem urządzeń energetycznych są także filtroodmulniki magnetyczne. Służą one do wychwytywania zanieczyszczeń ferrytycznych. Filtroodmulniki działają na zasadzie wykorzystywania sił bezwładności, sił pola magnetycznego i filtracji. Strumień wody jest kierowany do dolnej części zbiornika, a następnie po zmniejszeniu prędkości przepływu siłą bezwładności są wytrącane większe zanieczyszczenia, a małe osiadają na filtrze. Dalej mamy filtry siatkowe. Wykorzystywane są do ochrony urządzeń, w szczególności zaworów regulacyjnych i liczników ciepła. Warto również wspomnieć o odmulaczu, czyli urządzeniu stosowanym do ochrony instalacji przed zanieczyszczeniami. Odmulacze zmniejszają koszty eksploatacji, napraw i konserwacji zarówno całej instalacji, jak również poszczególnych urządzeń. Przedłużają żywotność urządzeń instalacyjnych i sieciowych. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.